dobry, proszę Państwa. W następnej sprawie gorąco podziękować panu profesorowi za przyjęcie mnie do zaszczytnego grona referentów w ramach sekcji o filozofii prawa Zjazdu Filozoficznego, co dla mnie o tyle szczególne wydarzenie, że moja prewencja jest zupełnie inna. Ja nie jestem filozofem, jestem prawnikiem i psychologiem z wykształcenia. Próbuję w ramach pracy doktorskiej powiązać z sobą interdyscyplinarnie pewne problemy z zakresu teorii prawa i psychologii i w związku z tym natrafiam na ewidentnie filozoficzne problemy i pozwolę sobie zająć Państwu czas, dzieląc się moimi problemami filozoficznymi, jeżeli chodzi o próbę budowania interdyscyplinarnego przejścia między problemami prawnymi, między teorią prawa, a psychologią, w szczególności psychologią kognitywną, gdyż taką gałąź psychologii reprezentuję i próbuję stosować metodologię, założenia teoretyczne psychologii kognitywistycznej do badania pewnych zjawisk i problemów prawnych. A pochodzę się, tak już tutaj pan to wspomniał, z Uniwersytetu Warszawskiego, z Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, a moim promotorem jest pan profesor Tomasz Starecki. Tutaj, jeżeli chodzi o instytucjonalne osadzenie mojej osoby i mojego wystąpienia, pozwolę sobie już przejść do rzeczy. Proszę Państwa, mój referat będzie o tyle korespondował z referatem pana profesora Piechowiaka, iż dotyka pewnego poziomu, pewnego problemu na metapoziomie. To znaczy ja odczytałem, na ile moje laickie umiejętności pozwoliły, referat pana profesora jako pewien głos filozofa w zakresie problemów prawa. To znaczy pan profesor podjął pewne zagadnienie bardzo żywotne dla prawa, zarówno dla teorii prawa, jak i dla praktyki prawa, ze względu na to, że pojęcie godności jest terminem z zakresu języka prawnego i w związku z tym w procesie stosowania prawa domaga się swojego egzekwowania. Tym samym ten referat pokazuje, co filozof współcześnie może powiedzieć prawnikom w zakresie materii, którą oni niejako obsługują w ramach życia społecznego, w ramach życia instytucjonalnego. Teraz w moim referacie pragnę pokazać inny problem, mianowicie problem scjentyzacji pewnych problemów z zakresu prawoznawstwa. Scjentyzacji, która moim zdaniem przebiega w taki sposób, że oto dochodzi do pewnego metodologicznego odwrotu od klasycznych, tradycyjnych rozwiązań filozofii, przejścia właśnie na grunt nauk empirycznych i poszukiwania na gruncie właśnie tych nauk, w szczególności ich metodologii, niejako nowych kluczy do rozwiązywania dawnych problemów prawoznawczych. Pragnę pokazać, że to przejście, jak to określam, zmiana paradygmatu metodologicznego ma daleko posunięte konsekwencje dla myślenia o prawie, przede wszystkim dla pewnych centralnych problemów prawnych, takich jak zakres normatywizacji, czyli zakres przedmiotowy prawa, odpowiedzialność prawna, czy taki klasyczny problem jak związek prawa i moralność, tudzież brak tego związku, jak jest postulowany przez określone koncepcje prawne, przede wszystkim pozytywizm prawniczy. Proszę Państwa, wychodzę z takiego założenia, że prawo pozytywne, że nie będę się koncentrował na prawie pozytywnym, czyli prawie stanowionym przez odpowiednie ciało ustawodawcze wyłonione w strukturach społecznych danej społeczności. Prawo pozytywne ze swojej natury niejako, to słowo naturę ujmuję w cudzysłowie, dotyka problemu człowieczeństwa. To znaczy prawo pozytywne jest stworzone w oparciu o pewną wizję świata, zakłada pewną wizję świata i w tej wizji oczywiście zawiera się pewna wizja człowieka. W związku z tym, bez pewnej koncepcji człowieczeństwa, która dla mnie jest tak naprawdę koncepcją natury ludzkiej, nie mogłoby istnieć prawa. Ta koncepcja, która jest przyjmowana, która leży jako fundament prawa pozytywnego, niejako determinuje sposób regulacji, który jest wyrażany w przepisach prawa pozytywnego, z których w drodze stosowania prawa interpretowane są normy prawne. Problem natury, problem tego człowieczeństwa, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest stricte problem koncepcji natury ludzkiej i ten problem tradycyjnie należał do zakresu filozofii. Tutaj możemy wymienić ogromną ilość wybitnych umysłów filozoficznych, prześledzić całą ścieżkę tradycji myślenia na temat koncepcji człowieka, począwszy od filozofów antycznych, przez filozofów średniowiecznych, po czasy nowożytne. Jednakże moim zdaniem współcześnie możemy obserwować pewną właśnie zmianę paradygmatyczną, polegającą
na tym, że oto ten problem koncepcji natury ludzkiej jest niejako przemieszczany z dotychczasowej domeny filozofii, z dotychczasowej domeny nauk humanistycznych w stronę nauk empirycznych, aby pewną taką nową falę scjentyzacji problemu natury człowieka. I moim zdaniem jest to na tyle intensywne zjawisko, że możemy mówić o pewnej zmianie paradygmatycznej metodologii podchodzenia do problemu natury ludzkiej. Jak, proszę Państwa, różnicuję te dwie kwestie? Otóż moim zdaniem tradycyjnie, tak powiem filozoficznie, podchodzono do problemu natury ludzkiej w taki sposób, że oto był to przedmiot pewnej refleksji abstrakcyjnej, pewnej refleksji spekulatywnej przy pomocy stosowania różnych metod filozoficznych, jak choćby rozumowania analitycznego. W związku z tym w tradycji myślenia zachodniego ten typu problem, jak już powiedziałem, należał niejako do domeny filozofii, nauki humanistycznej. Jednakże od pewnego czasu mamy do czynienia z takim coraz mocniej postulowanym intensywnie sięgnięciem po zdobycze nauk empirycznych, po zdobycia psychologii behawioralnej, psychologii ewolucyjnej, socjobiologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, neuropsychologii poznawczej, neuropsychologii społecznej, nawet neuroinformatyki. Tutaj całe to gremium nowego rodzaju dyscyplin, które rodzą się dynamicznie na przecięciu interdyscyplinarnym dotychczasowych dyscyplin wiedzy, co oczywiście jest stymulowane przez technologiczny rozwój nowych narzędzi badawczych, no niejako ten buzujący kocioł możliwości nauk empirycznych staje się coraz bardziej kuszący. W związku z tym pojawiają się postulaty w łamach samej humanistyki, że oto należy porzucić dotychczasowe ścieżki konceptualizacji tego problemu i należy sięgać po te zdobycze i metody badawczej, i wiedzy, które pojawiły się w naukach empirycznych. Pozwalam sobie to określić jako pewną zmianę paradygmatyczną polegającą na tym, że oto wyłaniają się pewne postfilozoficzne koncepcje natury ludzkiej, to znaczy koncepcje, które są osadzone głównie na wiedzy i metodzie nauk empirycznych, a coraz bardziej one odcinają się niejako od tego korzenia metody stricte filozoficznej, tej metody w pełni tradycyjnej. Jest to, proszę Państwa, pewna, jak powiedziałem, nowa fala scjentyzacji, która oczywiście nie jest zupełnie nowym zjawiskiem, gdyż próby takiego bardziej empiryzującego podejścia do problemu natury ludzkiej, byśmy już widzieli w przeszłości w historii filozofii, tu choćby wymienić traktatowe oświecenia i ówczesny empiryzm czy mechanikę, która niejako się zakorzeniła, począwszy od przedmiotu kartezjańskiego. W związku z tym to nie jest nowe zjawisko, natomiast jego intensywność jest dla mnie niesamowicie intrygująca. To znaczy, wydaje mi się, że, co pokażę na konkretnym przykładzie, pojawiają się współcześnie koncepcje idące tak daleko, że oto empiria może być nie tylko pomocna przy konceptualizacji problemu człowieka, jego istoty człowieczeństwa, ale że niejako metody i przy pomocy tego tam zdobywana wiedza empiryczna może niejako wyczerpać problem. To znaczy, tam możemy znaleźć definitywne odpowiedzi, czy pewne definitywne argumenty, które pozwolą przesądzić ten jakże mocno ugruntowany i właściwie nierozstrzygalny po dzień dzisiejszy spór na łonie samej humanistyki, na łonie samej filozofii. Zatem, proszę Państwa, możemy w rodzaju przykładu wskażmy pewne te koncepcje postfilozoficzne. Ja nie dzielę, proszę Państwa, na koncepcję wąskiego zasięgu, która biorą pewien szczegółowy problem z zakresu natury człowieka i próbują je opracowywać przy pomocy interdyscyplinarnego przejścia w stronę nauk empirycznych. Takim przykładem choćby wziętym z naszego zjazdu, akurat wczoraj się z tym spotkałem na sekcji poświęconej nowym drogom fenomenologii. Otóż tam dwoje autorów przedstawiło moim zdaniem niesamowicie interesujące referaty pokazujące o tym, że pewne stare problemy dotyczące natury poznawczej człowieka, czyli takiej epistemologii, możliwości poznawczych człowieka, można rozwijać, współcześnie, czy próbuje się rozwijać właśnie poprzez przejście od starych teorii i koncepcji filozoficznych w stronę zdobyczy neurokognitywistyki, czy w tym wypadku kognitywistyki szerzej pojętej. Już między innymi dwaj wskazani autorzy, dr Przybylski, pokazywał, w jaki sposób można rozwijać husserlowską tezę o tym, że ciało jest warunkiem poznania przy pomocy badań empirycznych, które powstają w ramach psychologii poznawczej w tak zwanej teorii ucieleśnionego poznania. W tym referacie ewidentnie pokazywano, czy próbowano zbudować pewne przejście między modelem zbudowanym analitycznie na gruncie samej koncepcji Husserla,
a modelem, który jest wynikiem badań empirycznych podejmowanych przez konkretnych autorów będących psychologami kognitywnymi. Znowu profesor Klawiter z doktorem Wiernerem pokazywali, w jaki sposób można rozwijać teorię przeżycia estetycznego Romana Ingardena przy pomocy psychologii emocji i wyjaśniać funkcjonowanie, czy gdyby tą wrażliwość estetyczną człowieka właśnie przy pomocy także empirycznie mierzalnych informacji, danych, które mogą posłużyć do weryfikacji bądź falsyfikacji pewnych wcześniej wskazanych, sformułowanych hipotez. Chcę, proszę Państwa, przykład takiego wąskiego zasięgu koncepcji postfilozofujących, jeżeli chodzi o pewne właściwości człowieka, czyli są jakby takie cząstkowe elementy wyciągnięte z większego problemu pod tytułem koncept natury ludzkiej. Natomiast możemy też zobaczyć pewną teorię, moim zdaniem, szerszą, próbującą uchwycić ten problem bardziej całościowo. Tu, proszę Państwa, wskazuje propozycję, która pojawiła się w piśmiennictwie znanego współczesnego filozofa Franciszka Fukuyamy. To jest koncept, który on zaprezentował. Tak troszeczkę popularyzatorski oczywiście sposób, bo taki jest stylistyka pisania tych głównych książek przez Franciszka Fukuyamy, przynajmniej tak odczytuję jego główne książki typu Koniec historii, koniec człowieka. Właśnie w końcu człowieka została zaprezentowany jego pogląd dotyczący owego przejścia od filozoficznych koncepcji człowieka czy natury ludzkiej do pewnych empiryzujących, scjentystycznych koncepcji natury człowieka, natury człowieczeństwa. Tu oczywiście zastrzegam, że siatka terminologiczna, którą się posługuję, to jest już siatka, którą ja nałożyłem na pewne pomysły, które odnalazłem w czasie lektury Fukuyamy. To nie jest oryginalnie jego terminologia. Mam nadzieję, że to też może być potem przedmiotem pewnej dyskusji i na pewno cennych uwag z Państwa strony. Przyjrzymy się w takim razie pokrótce tej koncepcji szerokiej, że ona mi się wydaje niesamowicie interesującym przykładem, po pierwsze całościowym, a po drugie wydaje się, że ta propozycja Fukuyamy jest pewnym programem tego paradygmatycznego przejścia od koncepcji filozoficznych do koncepcji postfilozoficznych. Otóż zastanawiając się nad problemem natury ludzkiej, czy nad problemem człowieczeństwa, istoty człowieczeństwa, Fukuyama formułuje następujące założenia, czy następujące tezy. Otóż on próbuje ująć naturę ludzką jako zbiór pewnych typowych cech i predyspozycji do pewnych określonych zachowań. W związku z tym on odpowiada na następujący sposób. Czyli współcześnie chcemy mówić o naturze człowieka, o naturze ludzkiej i pragniemy niejako wypełnić tą kartę konkretnymi informacjami, musimy kolekcjonować informacje o typowych cechach i zachowaniach człowieka. Które cechy, które zachowania, czy predyspozycje do tych zachowań są typowe? Otóż typowe są te, które są ujmowane statystycznie. To znaczy, każda cecha człowieka, predyspozycja do pewnego zachowania, może być warunkowana czynnikami środowiskowymi, czynnikami genetycznymi. Istotne jest oszacowanie, który czynnik jest czynnikiem przeważającym. Żeby to oszacowania dokonać, oczywiście trzeba użyć empirycznej metody pomiaru i z tej empirycznego pomiaru uzyskać pewien model statystyczny. Teraz każda cecha A będzie uznana za uniwersalną ludzką cechę w takiej sytuacji, kiedy uzyskamy jej statystyczny obraz polegający na tym, że na tzw. krzywej rozkładu normalnego owa cecha będzie jak gdyby ujmowana w punkcie centralnym tego rozkładu, czyli w tzw. medianie. To jest pierwszy problem. A drugi problem jest taki, że owe badania empiryczne wykażą, iż nie ma tutaj relatywizacji kulturowej. Czyli niejako empirycznie testujemy relatywizację kulturową, a po drugie, w drodze pomiaru budujemy pewien statystyczny model. W związku z tym, tak jak powiedziałem, musimy śledzić, czy dana cecha układa się statystycznie w coś, co nazwane jest rozkładem normalnym. On co do zasady wygląda w ten sposób, czyli tak zwana krzywa Gaussa. I teraz każda cecha poddana empirycznemu sprawdzeniu, która układa się w taki, a nie inny model, w taki, a nie inny rozkład, jeżeli możemy wyróżnić w niej centralnie ulokowaną medianę, która jest jednocześnie równa średniej statystycznej, możemy uznać za taką typową cechę. W związku z tym to jest jak gdyby ewidentna wycieczka ze strony Fukuyamy w stronę metody, która jest jak najbardziej ugruntowana czy w socjologii, czy w psychologii,
to jest naturalna, niejako naturalna metoda statystyczna używana przez empiryzujące nauki o człowieku. To jest jakby pierwszy warunek poszukiwania tych typowych cech i predyspozycji do pewnych zachowań. Tak jak powiedziałem, drugą kwestią jest zbadanie, co także podlega metodzie empirycznej. Czy mamy tutaj do czynienia z relatywizacją kulturową, czy nie? Czyli musimy dobrać taką próbę do eksperymentu psychologicznego bądź społecznego, która będzie niejako odporna na kwestie kulturowe. Temu służy m.in. narzędzie randomizacji, czyli wybierania takiego wybrania grupy badawczej, aby to byli ludzie odpowiednio zróżnicowani kulturowo. Czyli w takim zróżnicowanej grupie osób badanych uzyskamy cechę, która może być opisana przez rozkład normalny. Możemy wnioskować, czy oto wyśledziliśmy w drodze empirycznej pewną typową cechę i ubieram ją wpisał na listę owych typowych cech układających się w wizję pewnej natury człowieka, pewnej istoty człowieczeństwa. W związku z tym, przyspieszając, bo rozumiem, że czas już nas goni, proszę Państwa, stosowny cytat z końca człowieka Fukuyamy, wyrażający jego niesamowity entuzjazm względem nauk empiryzujących, pokazujący, że oto no właściwie może nawet nie koncepcja, ale pewna klątwa, tabula rasa zostaje w końcu ostatecznie od nas oddalona. Nie jesteśmy skazani na podchodzenie do człowieka jako białej karty. Oczywiście chodzi o podejście nie antropologiczne, nie ontyczne, ale pewne podejście metodologiczne. Oto współczesne nauki empiryczne dają nam nareszcie narzędzia i możliwości, które pozwalają nam tą czystą kartę o tytule natura człowieka wypełnić konkretnymi informacjami mierzalnymi, które pozwolą nam stworzyć nareszcie jakiś katalog, być może nawet spójny system cech, charakterystyk, jakimi się odznaczamy my, ludzie. Nie proszę Państwa, co do tego konsekwencji. Dlaczego konsekwencje są następujące? Przede wszystkim Fukuyama w drodze m.in. swojego rozumowania czy swojego postulatu pragnie oprzeć się na pewnych twardych danach empirycznych. Oto chce wyjść z tej spekulacji filozoficznej, z tej metody spekulatywnej i pragnie stworzyć taką koncepcję, czy postuluje tworzenie takiej koncepcji natury ludzkiej, która będzie osadzona na pewnych takich kartach atutowych. Ta największa to jest oczywiście dana empiryczna, która jest mierzalna i wydaje się, że to Fukuyama zakłada, że to będzie taka dana zupełnie przekonująca dla wszystkich, najtwardszy dowód, twardszego dowodu nie można już przedstawić. W związku z tym to pozwoli definitywnie zamknąć pewne dyskusje. Ale proszę Państwa, co by Pan przedłożyć pod naszą rozwagę, to jest mianowicie pytanie, czy tak daleko posunięty entuzjazm nie jest przypadkiem niebezpieczny. To znaczy, moim zdaniem należy rozważyć, czy to przesunięcie kategorialne dyskursu naukowego ze strony humanistyki na stronę przyrodoznawstwa czy nauk empirycznych nie tworzy ryzyka pewnego bardzo poważnego błędu. To znaczy, proponuję zadać sobie krytyczne pytanie, że jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z taką zmianą paradygmatyczną, że oto entuzjazm względem nauk empirycznych niejako wydziera problem natury ludzkiej z tego łona filozoficznego i przesuwa je, jeżeli chodzi o metodę i wiedzę w stronę nauk empirycznych, to w jaki sposób podejść do tego przesunięcia? To znaczy, jakie tam są potencjalne zagrożenia i ryzyka, przede wszystkim metodologiczne, pewne ryzyka koncepcyjne. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że takie przesunięcie tak naprawdę zupełnie zmienia nawet dyskurs naukowy. To jest coś, co znakomicie było widoczne na wczorajszym właśnie przy tej wspomnianej sekcji o fenomenologii. To znaczy, w obu referatach znamienici referenci argumentowali mianowicie w ten sposób. Pokazywali pewną hipotezę, a potem kolekcje danych empirycznych zebrane z różnego rodzaju eksperymentów, które mają niejako przesądzić o tym, że hipoteza jest albo sfalsyfikowana, albo się utrzymuje, gdyż jest odporna na falsyfikację. Przecież jeżeli wybierają inną metodę, tą drogą weryfikacjonizmu, tak powinien przy pomocy danych empirycznych weryfikować tę hipotezę. Zwróćcie uwagę, że oto filozofowie tak naprawdę argumentują na sposób przyrodoznawczy, to znaczy argumentują tak, jak się argumentuje w naukach empirycznych, gdzie dyskurs naukowy polega na układaniu się, mówiąc w cudzysłowie, tak na układaniu się danymi empirycznymi. Tak? Ten, który ma dane empiryczne bardziej rzetelne, bardziej trafne, które lepiej spełniają pewne rygory metodologiczne, ten ma grunty do polemiki z innym naukowcem, który ma dane albo
uzyskane przy pomocy narzędzi o mniejszej rzetelności, mniejszej trafności. W związku z tym można zwijać dane empiryczne tylko innymi danymi empirycznymi, jeżeli chodzi o wnioski i budowanie pewnych koncepcji. Co jest ciekawe, coś takiego się dzieje już w dyskursie humanistycznym, gdyż humaniści też próbują m.in. w taki sposób, dostosowując się do tej zmiany paradygmatycznej, właśnie niejako grać regułami, które są zwyczajne dla dyskursu naukowego w naukach przyrodniczych. Myślę, że dzisiaj jeszcze usłyszymy referat, który też będzie pokazywał, w jaki sposób można przy pomocy różnych eksperymentów empirycznych argumentować jedną bądź w drugą stronę, jeżeli chodzi o pewne problemy związane z problemami stricte humanistycznymi. Panie Przewodniczący, mam jeszcze czasu? Dwie minuty. Proszę Państwa. 13.30 się zaczyna. Chciałem pokazać to ryzyko pewnego tego błędu polegającego na owej zmianie paradygmatu metodologicznego, jeżeli chodzi o problem koncepcji człowieka, na pewnym konkretnym przykładzie. To znaczy, moim zdaniem, to przejście do budowania nowej koncepcji natury człowieka, takiej stricte scjentystycznej, to ma niesamowicie mocne przełożenie na pewne centralne zagadnienia prawne, przede wszystkim na zagadnienie odpowiedzialności, na zagadnienie związku prawa i moralności, gdyż próbowano ten problem już badać od strony empirycznej, a także na przykład, jeżeli chodzi, kontynuując myśl Fukuyamy, jeżeli chodzi o problem zakresu normatywizacji, to oczywiście chodzi o biojurysprudencję, o problem tak zwanej rewolucji biotechnologicznej i tego, na ile zjawiska związane z tą rewolucją biotechnologiczną, to oczywiście jest termin Fukuyamy, powinny być przedmiotem zainteresowania i aktywności ustawodawcy, a tym samym przedmiotem regulacji prawa pozytywnego. To są wszystkie zjawiska związane właśnie z tą daleko posuniętą stylizacją problemu natury człowieka. Ja pragnę Państwu pokazać na konkretnym przykładzie problemu odpowiedzialności. W związku z tym, że mam tak mało czasu, pozwolę sobie szybciej to Państwu zreferować, niż posługuję się tylko i wyłącznie slajdami. Otóż, proszę Państwa, chciałem pokazać następujący kazus, który pojawił się jako kazus w praktycznym dyskursie prawniczym. Oczywiście tak zwana sprawa Briana Dugana. Brian Dugan to był przestępca skazany za podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w Stanach Zjednoczonych. To była osoba, której w procesie sądowego stosowania prawa przypisano odpowiedzialność karną za czyn zabroniony. Na początku XXI wieku została jak gdyby wszczęta po raz kolejny jego sprawa, gdyż dwaj mecenasi owego skazanego podnosili argument, że jest on psychopatą. Został on przebadany odpowiednim testem neuropsychologicznym. Zostało wykazane, że jest człowiekiem cierpiącym na psychopatię. W związku z tym doszło do rewizji wyroku przy pomocy następującej argumentacji. Adwokaci tego pana podnosili, że oczywiście jest on winien temu, że zabił dwie osoby, ale nie jest winien temu, że dokonał tego ze szczególnym okrucieństwem. To znaczy, on będąc psychopatą jest osobą chorą, on został poddany badaniom neuropsychologicznym przy pomocy rezonansu magnetycznego, wykazano pewne dysfunkcje jego mózgu. To znaczy, był mocny, empiryczny, medyczny argument, że oto z badań wynika, że mózg tego człowieka jest uszkodzony w taki sposób, że on jest psychopatą. Uszkodzenie tego mózgu polegało na tym, że on nie był w stanie przeżywać empatii. To znaczy, on nie rozumiał sytuacji, kiedy człowiek krzywdzi drugiego człowieka. Sami adwokaci podnieśli, że o ile jest pan winien tego podwójnego zabójstwa, tego zabójstwa na dwóch dziewczynkach, to nie można mu przypisać odpowiedzialności za szczególne okrucieństwo, bo on po prostu nie rozumie okrucieństwa. On tego nie przeżywa, jest pozbawiony funkcji empatii, która jest normalną funkcją każdego zdrowego człowieka. W związku z tym wnosili o złagodzenie tego wyroku przy pomocy tego typu argumentacji. Co było ciekawe w tej sprawie, ciekawe było to, że sędzia dopuścił w ogóle dowód ze zdjęć rezonansu magnetycznego w tej sprawie i dopuścił zeznania biegłego, który przemawiał na rzecz skazanego, jeżeli chodzi o następujący ciąg argumentacji. Dysfunkcja mózgowa, w związku z tym dysfunkcja umysłowa polegająca na braku empatii, brak odpowiedzialności za szczególne okrucieństwo, żeby być szczególnie, gdyby być odpowiedzialnym, trzeba dokonać świadomego wyboru między byciem okrutnym, a nie byciem okrutnym, a on w ogóle nie rozumie konceptu okrucieństwa, gdyż jest niezdolny do przeżyć empatycznych. On nie rozumie tego, że można krzywdzić drugiego człowieka i że ta krzywda jest czymś nagannym moralnym. Taka była argumentacja użyta przez tych adwokatów. Mniejsza o rezultat sprawy był taki, że ona przysięgła, odrzuciła tą argumentację i nie dokonano rewizji tego wyroku.
ów skazany odsiaduje cały czas wyrok za podwójne morderstwo. Można zacząć z ciekawej od strony teoretyczno-prawnej i filozoficzno-prawnej. Już ciekawe jest to, że adwokaci w tej sprawie próbowali użyć ewidentnie argumentu z troszeczkę obcej dla tradycji filozoficzno-prawnej koncepcji natury człowieka. Otóż oni, utrzymując to, że warunkiem odpowiedzialności prawnej jest wolna wola człowieka, próbowali sięgnąć po dane empiryczne z zakresu neuropsychologii sądowej o tym, że i właściwie też neuropatologii, o tym, że wolna wola człowieka doznaje pewnego ograniczenia w pewnych warunkach i w związku z tym nie można przypisywać odpowiedzialności. Jeżeli nie ma wolnej woli, to w związku z tym jest człowiek niejako zdeterminowany w pewnych działaniach, za te działania nie można przypisywać mu odpowiedzialności. Już koncept odpowiedzialności prawnej, jaki osadzony jest w naszej kulturze prawnej, właściwie w kulturze prawnej całego świata, jeśli to był już przedmiotem badań antropologicznych, jest osadzony na takiej wizji natury ludzkiej, że to człowiek jest obdarzony wolną wolą. W związku z tym próbowano sięgnąć po argument empiryczny, że oto są zachowania, które są poza wolną wolą człowieka i w związku z tym należy redukować odpowiedzialność prawną w taki sposób, jak do tej pory to nie było podejmowane w tradycji stosowania prawa czy kultury prawnej, gdyż taki argument się jeszcze nie pojawił. Teraz jak gdyby już dochodząc do kulminacji jest elementem szczególnie interesującym w tym przypadku. Otóż w tym przypadku ciekawe jest też przykład pewnego nadużycia metodologicznego. To znaczy badania, na które powoływali się adwokaci Dugana, pokazywały tylko i wyłącznie na gruncie krytycznej lektury z zakresu samej neuropsychologii, że istnieje korelacja między tym, że mózg człowieka jest uszkodzony w pewien sposób i dochodzi do pewnych dysfunkcji umysłowych w postaci braku empatii. I co więcej, te badania nie wykazały, że brak empatii uniemożliwia podjęcie świadomej decyzji, takiej czysto intelektualnej, jeżeli chodzi o to, że ktoś zachowuje się brutalnie wobec drugiego człowieka, czyli że te badania nie były o tym, to nie był przedmiot tych badań. Natomiast doszło do nadużycia w dyskursie sądowym, w dyskursie prawniczym, praktycznym, że oto niejako ekstrapolowano założenia metodologiczne badań neuropsychologicznych na ich wynik. To znaczy z faktu, że neuropsychologia będący nauką empiryczną zakłada deterministyczną wizję świata, to wynika z tego tylko i wyłącznie, że to jest założenie w ramach tej dziedziny. Natomiast pytanie jest, czy to jest wniosek z określonych badań. Te badania, którym był poddany Dugan, pokazywały tylko na korelacje między pewnymi zjawiskami, a nie na związek przyczynowo-skutkowy. Podczas w dyskursie próbowano uczynić z tego argument niejako przesądzający o determinizmie, a w związku z tym braku odpowiedzialności prawnej. Tym samym wydaje mi się, że ten przykład pokazuje pewną szerszą pułapkę, większą pułapkę, którą można wpaść na drodze tego interdyscyplinarnego przejścia od strony filozofii, jeżeli chodzi o filozofię natury człowieka, o filozofię antropologiczną, w stronę nauk empirycznych, że można wpaść w taką pułapkę, że ekstrapoluje się pewne stricte filozoficzne założenia nauk empirycznych, one istnieją na wynik ich badań. Argument o tym, że takie są założenia neuropsychologicznych, nie może być informacją czy tezą o tym, że oto wykazano determinizm tam, gdzie on był założony, a nie empirycznie wykazany. Gdyby przedstawiono innego rodzaju badania pokazujące, że ewidentnie wszystkie osoby, powiedzmy, takie eksperymenty sobie jako psycholog wyobrażają w następujący sposób. Gdyby był studium przypadku osoby, która była w pełni zdrową osobą, obdarzoną empatią i doszłoby do uszkodzenia pewnych struktur mózgowych, ona nagle się przeobraziła w psychopatę, to no to byłby argument, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Ale takich badań nie ma. Nie ma takiego studium przypadku opisanego. I tak testowaniu tej hipotezy nie służyły badania, które zostały poddane właśnie wskazane. A tym samym pułapka polegała właśnie na tym, że założenie zostało przeniesione tak naprawdę do rejestru wniosków, na czym polega niebezpieczeństwo związane z tym, że oto zbyt entuzjastyczne przejście na grunt nauk empirycznych może doprowadzić do zbyt lekkiego podejścia do filozoficznych założeń. W związku z tym, jaka jest moja finalna konkluzja? Finalna konkluzja jest taka, że nawet w czasach tych zmian paradygmatycznych, tych entuzjastycznych koncepcji, jak je nazwałem postfilozoficznych człowieka czy natury ludzkiej, należy pamiętać, że to są co najwyżej pewne koncepcje postfilozoficzne w zakresie metody badania.
ale to nie są koncepcje, to nie mogą być koncepcje antyfilozoficzne, gdyż bez krytycznego podejścia analitycznego i abstrakcyjnego można popaść w daleko posunięte błędy, na które nie pozwoliłby sobie żaden empiryk w pełni świadomy założeń i ograniczeń metodologicznych swojej własnej nauki. Natomiast humanistom zdarza się czasami zbyt entuzjastyczne podejście do tych kwestii i popełnianie błędów poprzez właśnie ekstrapolowanie pewnych test tam, gdzie metodologia nauki empirycznej nie pozwala wyciągać pewnych konsekwencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram, proszę Państwa, dyskusję. Zachęcam do zadawania pytań. Już pierwsze pytanie mam. Proszę Pana, takie mam dwa pytania. Jedno zupełnie krótkie. Dlaczego mówi Pan o koncepcjach postfilozoficznych? Co ten przydrożek post ma znaczyć, co ma wskazywać? A drugie pytanie jest następujące. Rozumiem, że to jest program badawczy. Poszukujmy własności natury ludzkiej przez odwołanie się do nauk empirycznych. Program proponujący pewne metody. Pytanie jest do Pana, czy już są jakieś wyniki, czy te badania empiryczne coś nam mówią o naszej naturze, jaka jest natura ludzka według tego programu i jeżeli coś mówią, to jak to się przekłada na jak to się przekłada na teorie prawne, może to ma wpływ na jakąś teorię, na przykład tary, teorie inne. Tutaj rozumiem, że takie jakieś związki można sobie wyobrazić. Jest to tak, że pytając w miarę szybko i treściwie, ja myślałem jako postfilozoficzny, to jest oczywiście etykieta, która może ulec rewizji. Ja nazywam tak jako hasło wychowawcze postfilozoficzne, żeby zaakcentować to moim zdaniem zbyt entuzjastyczne postulowanie jak gdyby porzucenia dotychczasowych tradycji i przejścia nie tylko na stronę metod empirycznych, ale także samej wiedzy empirycznej. Podczas gdy moim zdaniem to jest właśnie to ryzykowne przejście polegające na tym, że każda teoria na przykład psychologiczna, czy każda teoria neuropsychologiczna, która zbudowana jest już z wniosków o badaniach empirycznych, tak, jest obciążona tymi założeniami, które były u podwali tych eksperymentów. Dla mnie kluczowa jest kwestia determinizmu świata. Każdy psycholog projektujący pewien eksperyment zakłada deterministyczną wizję świata, w tym częściowo deterministyczną wizję człowieka. I to jest założenie. Moim zdaniem zbyt entuzjastyczne przejście właśnie w stronę tych zdobyczy nauk empirycznych, zbyt jak gdyby mocno postulowane, przynajmniej ja to tak odczuję, że właśnie Fukuyama tak to postuluje, odcięcie się od dotychczasowych, jak gdyby dotychczasowego dorobku filozoficznego sprawia, że humanista może wpaść właśnie w tą pułapkę tych ograniczeń. Filozofowie się zajmowali przyrodoznawcą cały czas, w tym sensie można powiedzieć, że Arystoteles był postfilozofem, a nie był. To chyba ten przyrostek nie jest potrzebny. Właśnie nie, dla mnie idealnym przykładem, że właśnie Arystoteles był trzeźwo myślącym filozofem, tak? To znaczy on potrafił podejść w sposób krytyczny do metody, którą używał. Czyli tu mówimy o empiryzmie, tak? On tylko umiał podejść w sposób krytyczny i to, co zaobserwował, poddać odpowiedniej jak gdyby obróbce intelektualnej, która no, niejako jest pewną myślą już filozoficzną, tak? Z pewną konceptualizacją filozoficzną. W literaturze bieżącej pojawiają się właśnie takie tezy, że oto w ogóle zarzućmy te wszystkie koncepcje humanistyczne, a koncentrujmy się tylko i wyłącznie na teorii. Tego znakomitym przykładem jest wszystko to, co się dzieje w ramach teorii poznania w kognitywistyce. Każda z tych teorii poznania uważa pewnego bardzo dramatycznego języka i oparta jest na całej masie założeń. I co jest ciekawsze, to wczoraj bardzo ładnie było opisane przez doktora Przybyła właśnie, to, że pewne pojęcia w zakresie teorii poznania, psychologii kognitywnej są po prostu innymi etykietami dla pewnych problemów, które były już zdiagnozowane w filozofii. Tak naprawdę zmiana tej etykiety wcale nie rozwiązuje problemu, gdyż zaczepność tych teorii jest dokładnie taka sama jak na gruncie filozoficznym. Gdyby trzeba zmienić sposób myślenia, czyli to jest zbyt wąskie myślenie, że to wystarczy porzucić koncepcje humanistyczne, przejść na grunt empiryczny, aby rozwiązać stare problemy. Nie wiem, czy ta odpowiedź jest wystarczająco przekonująca, to oczywiście to jest do dyskusji, ale to powiem na drugie pytanie, bo ono jest bardzo ważne. Odpowiedź jest tak. Jest ogromna ilość danych dotyczących tego, jacy jesteśmy, które pochodzą od nauk empirycznych. Chodzi o najbardziej, niepodważalne jak na chwilę obecną rozwoju technologii, teorie socjobiologiczne i teorie psychologii z zakresu psychologii społecznej i psychologii kognitywnej. Jeśli by Pan mógł przytoczyć tak na przykład
Pan pytał o kontekst prawny, więc ja odpowiem coś, co może być ciekawe dla filozofów prawa. Na przykład niesamowicie interesujące jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki ma status teza o rozdziale w pozytywizmie prawniczym. Ta teza o rozdziale mówi o tym, że nie ma koniecznego związku między prawem i moralnością. To jest centralny problem dla prawoznawstwa od XIX wieku. Spory o to trwają po dzień dzisiejszy i nawet bieżąca dyskusja wśród teoretyków filozofów prawa w naszym kraju dotyczy tego, czy jeszcze jesteśmy pozytywistami, czy jesteśmy już postpozytywistami, czy jesteśmy antypozytywistami. To jest jak gdyby oś głównego problemu. Natomiast osią pozytywizmu jest m.in. teza o rozdziale. Teraz skoro jest taka ta teza o rozdziale, czym ona jest? Czy ona jest tezą normatywną? Czy ona jest tezą opisową? Czy ona jest jakąś tylko wyłącznie tezą pojęciową w ramach koncepcji filozoficznej? Teraz nagle pojawiają się badania empiryczne dotyczące funkcjonowania prawnego i moralnego człowieka, pokazujące, że istnieje genetyczny związek między moralnością i prawem. Teraz pytanie, w jaki sposób te rewelacje odnieść do centralnego problemu prawozawstwa, właściwie do koncepcji prawa, która stanowiona jest na tezie o rozdziale. Gdyż nie jest możliwe, aby w funkcjonowaniu rzeczywistości człowiek był w stanie oddzielić od siebie rozumowanie czy oceny prawne od ocen moralnych. Pokazano empirycznie, że te dwa procesy kognitywne się na siebie nakładają i są sobą sprzężone i są nierozerwane nawet w drodze treningu, tak jak próbuje się m.in. zainteresować edukacji prawniczej, przekonując prawników, że mają zawsze jako sędziowie i prawnicy dokonywać ocen prawnych, które mają być niezależne od ocen moralnych. Takie szkoły podejścia do edukacji prawniczej ciągle w naszym kraju jeszcze są, oczywiście to wymaga silnej rewizji. To jest ten przykład właśnie. To nawet pojawia się empiryk i mówi, nie, jest genetyczny, funkcjonalny związek prawa i moralności. Człowiek ma taką właściwość, że te dwa rozumowania są z sobą scalone. Właściwie chyba tylko koncepcyjnie je rozdzielamy jako dwie płaszczyzny normatywności, prawo i moralność. Czyli badania empiryczne pokazują, że mamy wrodzone pojęcia prawa i moralności? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć w drodze już właśnie filozoficznej, krytycznej analizy prawa. Bo neurocyfrowe dostarczają pewnych twardych danych. Teraz pytanie, jak je zinterpretować, to jest pytanie już do filozofa, który jest właśnie świadom ograniczeń metody neuropsychologicznej. To jest znakomite pytanie, ale to właśnie jest pytanie, które jest dokładnie dla filozofa prawa, będącego świadomym tych rewelacji empirycznych. Jeszcze ostatnie pytanie do pani. Proszę mi przedstawić. Katarzyna Buczanska, cały czas zastanawiam się nad jednym zdaniem, które pan wypowiedział. Nie wiem, czy dobrze go zrozumiałam. Że może być taka sytuacja, że uszkodzony jest mózg, co pociąga za sobą brak empatii, ale to nie oznacza, że zdolności intelektualnego danego człowieka są uszkodzone. I teraz co z tym faktem zrobić? Bo pan mówił, że nie powinno to wpływać na jakby ocenę prawną tegoż człowieka. Ja zastanawiam się właśnie, właśnie co z tym zdaniem zrobić, bo wynikałoby jednak z niego, że jest pewien defekt, który wpływa na, jakby to powiedzieć, upośledzenie moralne tego człowieka. Że jakby nie ma zmysłu moralnego i co? Dokładnie, to jest dobre pytanie i co dalej? Ja się chciałem pokazać z tego przykładu, bo to w literaturze, czyli też sprawa Brenna Bogana została już opisana, dla czego służy odpowiednimi odnośnikami. Kiedy zostało bardziej poddane głębszej analizie i opisowi, ja już przedstawiam to w ogromnym skrócie. Pragnąłem pokazać, że właśnie pewne nadużycie, które pojawiło się w dyskursie prawniczym i praktycznym, właśnie polegało na tym, że połączono te związki w pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. Na tym polega nadużycie, na które był zagrożony i sąd, i ława przysięgłych w momencie aplikacji prawa. To zaproponowano takie podejście do koncepcji odpowiedzialności, które przy pomocy pewnego triku odwołania się do nauk empirycznych miało niejako zredukować podmiotowość wolontarystyczną, tak tego skazanego fragmentu to powiedział, po to, żeby złagodzić ciężar odpowiedzialności nałożonej na niego. To jest jednak słuszne. Ja powiem w ten sposób. Dla mnie to jest o tyle nieprzekonujące, gdyż te badania, na które oni się powoływali, pokazywali tylko korelacje między jednym i drugim. Natomiast nie pokazywały związków przyczynowo-skutkowego. Znaczy dla mnie, jako dla neuropsychologa, jest niepodważalne to, że Brian Dugan miał takie uszkodzenia mózgu, właściwie to nie były uszkodzenia, bo to nie były mechaniczne uszkodzenia, to były funkcjonalne deficyty w pewnych obszarach. Dla mnie to jest niepodważalny, empiryczny fakt. Tak? Stwierdzono przy pomocy rzetelnego pomiaru naukowego, że te obszary jego mózgu były dysfunkcyjne, gdyż wykazywały daleko posunięty brak aktywności względem aktywności u zdrowych ludzi. W związku z tym teraz pytanie jest takie, że to było skorelowane ewidentnie u niego z brakiem empatii, która była zmierzona w teście.
Teraz pytanie, czy był między tym związek przyczynowo-skutkowy, bo to wymaga osobnego eksperymentu, takiego eksperymentu nie zrobiono. Natomiast w argumentacji prawniczej wsadzono związek przyczynowo-skutkowy tam, gdzie on empirycznie nie był wykazany. To jest ciągle, to jest jak gdyby szerszy problem badania neuropsychologii i psychopatów. To są teraz najnowsze badania, które są robione, są niesamowicie intrygujące właśnie pod kątem skutków społecznych tych wniosków. I cały czas w neuropsychologii próbują właśnie zaprojektować taki eksperyment, co jest ogromnym wyzwaniem metodologicznym, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie, czy tam jest związek przyczynowo-skutkowy, który by uzasadniał ten wniosek, który Panią tak intryguje, czy właśnie nie. Bo jeżeli go nie ma, Pana jeszcze nie ma. Takiego eksperymentu definitywnego nie udało się jeszcze przeprowadzić, to właśnie wymagałoby na przykład takiego procesu, jaki opisałem. Człowiek jest nawet, który stał się psychopatą, ale to jest właściwie niemożliwe do uchwycenia. Bardzo dziękujemy. Pytania, przerwie objawowej.